Cześć, siemka, witajcie oczywiście w Dark Orbit. Tak, na początku, specjalnie do tego filmiku nie będę robił, tutaj aż tak dużo nie ma do powiedzenia. Powiem wam po prostu coś związanego z tymi misjami, które akurat dzisiaj będziemy sobie tutaj robić. Misje specjalne oczywiście. Zostawię sobie tylko ten Seprom, wyślę na początku, jak już tu jestem. Seprom. O, 13 tysięcy. Dostałem z czegoś tam na pewno. Dobra. Sobie wyślemy to. Cyk. Dobra, porobione. Jeszcze tutaj powinienem rakietki zrobić tak. Generalnie to są mistrzostwa, wiadomo, w piłeczkę. I w związku z tym Dark Orbit postanowiło trochę ulepszyć kosmiczną piłkę. Ulepszyć, jak zwał, tak zwał. Akcja trwa od 14 czerwca do 15 lipca. W tym trybie piłki zniszczenia, wiadomo, kosmiczna piłka. Do mapy zostaną dodane na każdym etapie jakieś tam bonusy. Jak widzicie tutaj w tych dniach, tak w kolejnych, macie tutaj bonus do obrażeń, HP i osłon. Widzicie aż taki, no, srogi, bym powiedział. Do mapy zostaną dodane. Jeśli ma być to dla wszystkich, to tylko po prostu różnice pomiędzy graczami będą większe, nie? Wiecie, o co chodzi. Jeśli ktoś miał od nas o 10 obrażeń więcej, to będzie miał o 80, no może w tysiącach lepiej powiedzieć, tam o 1000, to będzie miał o 8000 obrażeń więcej od nas, tak? Jeśli miał ktoś od nas o 10 tysięcy hapsów więcej, to będzie miał od nas o 80 tysięcy więcej. Tak to te różnice po prostu będą się skalować, nie wiem jaki tego jest sens. Jeśli wszyscy będą mieli właśnie, jeśli dobrze rozumiem, że wszyscy to będą mieli. No i ten bonus będzie obowiązywał tylko na mapie 4-4, nie? Więc przeciwko alienom to nam niezbyt nawet pomoże, nie? Nie wiem, po każdym trafieniu gola pojawi się 10 skrzynek zniszczenia. Te skrzynki zniszczenia będą nam potrzebne do wykonywania tutaj tych misji. Może zacznę sobie od najprostszych. No bo dzisiaj chciałem sobie po prostu porobić te misyjki, tak, żeby dostać te punkty z tymi punktami. Te punkty dają tutaj nam nagrody różne. No to też zaraz o tym powiemy. W tabeli finałowej, w etapie finałowym istnieje również 1% szans na zdobycie 100 tysięcy potencjalnie potężnej amunicji z SCA. No tak. No i tutaj widzicie, co tutaj. To jest chyba drop ze skrzynki? Chyba ten. No, w każdym razie to tutaj macie tabeleczkę. Co wylatuje? Aha, w etapie finałowym, no dobra. Czyli chyba w ostatnich 3 dniach będzie szansa 1% na zdobycie 100 tysięcy tej amunicji. No i generalnie to są te punkty akcji i tak dalej, które można zdobyć z tych skrzyneczek, z tego co widzę. Nie wiem, co to jest. Punkty akcji specjalnie są wykorzystywane do odbierania nagród, będą widoczne w oknie punktów postępu. No i tutaj macie te okienko, nie? Tylko nie rozumiem jednej rzeczy. Plus 50% premii do punktów. Dostępne w montowni w czasie trwania akcji specjalnej. Tak? A to co? Czekajcie, bo tutaj. Nie, no tego tu nie będzie. No dodatki. Co to jest za wzmacniacz? A, wzmacniacz liczby punktów akcji. O, widzicie. Ale to zużywa 15 tysięcy białki. 1500 uri. Grubo. No dobra, ale. A ile to trwa? A, widzicie, to jest ten. Ten RMB00 to jest ten wzmacniacz. Tutaj sobie był napisane, że można go dostać. Okej. Okay. No, 2 godziny premii. Dobra. 2 godziny premii. No to bym sobie taki jeden zrobił. To byśmy 2 razy więcej punktów dostali. No to by może coś. Czy ja wiem. Czy sobie coś z tego było?
No ale misję by można na tym porobić, bo no, zobaczcie to. Za zrobienie tych 1000 punktów. Gdzieś, gdzie to było? O, tutaj, to. Tak, to jest to. Za zrobienie 1000 punktów macie szansę na 96% szans na 10 tysięcy tej amunicji SCA. I ta amunicja w PvP bije razy 1, potem jeśli dany typ amunicji, który odpowiada wam, waszym pikom, można powiedzieć, krajom, które tutaj są w różnych grupach, nie? To jeśli jedna z tych przejdzie gdzieś tam, to dostajecie bonus, widzicie, razy 4, razy 5, 5,5, 6, 6,5 nawet. Moc wzrasta, jeżeli jakikolwiek zespół z grupy awansuje, ale bonus nie jest przyznawany podwójnie, nie? Jeśli na przykład dwie by doszły. Moc amunicji jest zwiększona tylko PvE względem osiągnięć danego zespołu. W PvP posiada moc razy 4. Więc ta amunicja będzie tak jakby przynajmniej naszą czwórką cały czas. A jeśli... no w PvP oczywiście, a jeśli dojdzie gdzieś tam wyżej, wystarczy, że wyjdzie to z grupy, chyba tak? To już będzie razy 4, a potem nawet razy 6,5 przeciwko alienom. Więc można by zainwestować to, żeby sobie raz zrobić właśnie nasz wzmacniacz liczby punktów, nie? Szczególnie jak ktoś tam będzie latał na tą piłeczkę i wypadały mu te rzeczy, te punkty z tych skrzyneczek, to faktycznie by się przydało taki wzmacniacz mieć. No ale on tam może chyba z tej skrzyneczki też wylecieć. Więc to takie najważniejsze rzeczy chyba. Tutaj już się w to nie zagłębiam. Więc tutaj, no jak ktoś się lewczurek nie ma, no to za 5000 punktów jest lewczureczka. No te 12 tysięcy promu to tak średnio. Za aż tyle punktów. No ale na końcu za 50 tysięcy jest już gwarantowany LF4 ten ulepszony na hapsy. I dodatkowo widzicie 15 tysięcy tej amunicji albo 100 tysięcy RSB. Więc no ja wątpię, żebym uzbierał. Wątpię, żebym uzbierał to, bo chciałem sobie porobić tę misję właśnie, ale. O, tu jest 5 tysięcy punktów za takie coś. To jest 500, to jest 500, ale to za złapanie skrzynek już, nie? Tu ile tych punktów? Raz, dwa, trzy. 80 kubików. A, zniszczka przeciwnika. 150, a. No i tutaj 1500 punktów. Nie wiem, no. Mógłbym sobie w sumie odpalić tą trudniejszą misję. Na razie. Tą misję sobie odpalić. Polecieć tam, porobić. I na koniec ewentualnie... bo jestem Aegisem teraz. Dobra. No tak, bo... nie chcę mi się przekładać. Ostatnio robiliśmy wrota. Czemu nie mogę na niego zmienić? Aha, on jest... Dobra. Bo ten Aegis pewnie nie jest w moich statkach, tak? Tych z gwiazdeczką. No pewnie. No nie jest. Czekajcie. Wyłączymy mu gwiazdeczkę i damy temu Elite. Gwiazdeczkę. Dobra. Dobra, no to sobie skoczymy na tą mapkę. Na 2-3. Może być 2-3 chyba, nie? I sobie to ogarniemy. Na 9 minut już gadam. A powinniśmy bić? Powinniśmy coś robić? No i nawet w tym samym miejscu był świetnie. Dobra, no to na 2-3. Zaczniemy od tych... No to będzie proste, to będzie chwila, moment, taką misję zrobić. A my tu sobie jeszcze zobaczmy... to...
5 sekund trwa. No dobra, no mogę zrobić taki jeden. Raczej nie powinienem to stracić. Oczywiście zanim to złożę, zanim odbiorę sobie, to sobie porobimy trochę tą misję. Żeby tak, no bez sensu, nie? Żeby teraz odbierać. Odbierzemy sobie to na koniec. Dobra, no to co? Przede wszystkim zwykłe devolaria. 10. 10 devolarium, no. Damy radę? No damy radę, no. Jajce nie róbcie. A Pet go skasował, zanim go w ogóle zaznaczyłem. Tak, ach, te moje skille. No to co, musimy Simony po drodze jeszcze rozwalić. I Lordakie. Nie no, tutaj się za dużego postępu w moim celu nie spodziewajcie dzisiaj. No jeśli planujemy sobie robić takie coś jak teraz, czyli zrobić tą misję, a nagroda jest... To są tylko punkty. To są tylko te punkty. Żadnego expa, nie będzie żadnego iridium. Ale jeśli sobie podwoimy tą nagrodę, to będzie 10 tysięcy punktów, tak? No myślę, że tak będzie, nie? Czemu miałoby nie być tak? Czemu miałoby nam nie podwoić tej nagrody? To wyobraźcie sobie, że to jest... jeśli byśmy brali tą najsłabszą nagrodę, no bo... Wątpię. Będziemy brali tą najsłabszą nagrodę. Jeśli w ogóle się da. Po otrzymaniu 10 tysięcy punktów, bo tam próg jest 5 tysięcy, nie? Na to LF4. Jeśli bym mógł odbierać dalej tą najniższą nagrodę, a chciałbym. No bo po co mi LF4, nie? To jest zwykłe. Albo po co mi ten Sepron, no dajcie spokój. Dopiero bym tym się ostatnią nagrodą zachwycił. To ja bym sobie odbierał tą cały czas najniższą i bym miał... No tam jest 4%, to jest dość spora szansa na to, że otrzymamy te RSB. A tam dość srogo było z tym RSB. A, jeszcze tam było jedna rzecz, której nie rozumiałem. Gdzieś to było. O! Okno postępu zostanie zresetowane po uzyskaniu 5000 jednostek Iridium. Tego nie kumam. Tego nie kumam. Okno postępu zostanie zresetowane. Czyli jeśli ja teraz sobie wbiję na przykład te 10 tysięcy punktów, a po drodze rozwalę ileś tych kubików czy czegoś, dostanę 10 tysięcy URI. To co, po prostu mi się zrezetuje? To po prostu stracę wszystkie punkty? Czyli mam tylko i wyłącznie na PvP to robić? No, bo tak z tego wychodzi, nie? Że jeśli sobie pozarabiam coś Iridium przy okazji, to mi się skasuje. To nic nie ma napisane. Wykorzystaj zdolności pilota, żeby osiągnąć najlepszy wynik. Więc ja bym chyba nie ryzykował. Ja bym chyba nie ryzykował i po prostu sobie zrobił te... No to pierwsze, nie? No bo co? Dobra, no to zostały nam dwa. Zostały nam dwa devolaria. O, akurat jak znalazł. Dwa devka. I lecimy na drugą mapkę. Ogarnąć 5 sibów, a potem to już... Reszta to jest łatwizna. O, żebym nie zapomniał włączyć tego boostera, nie? By był przypał. Chyba gościu na bocie lata. No też nie wiem. Tak się trochę zachowywał, jakby na bocie był. Może jest. Kto go tam wie? A, zrobiłem już to, ale przecież tutaj jest tyle
Tyle do misji, że nie ma sensu odpuszczać. W sensie tych mordonów, nie? Będziemy i tak musieli ich trochę natłuc. Więc może od razu lepiej. Jak już są pod ręką. O, Simony tak samo. O, jak się zaczęło ich respić. Tak mi róbcie. Możecie się respić, kochani. Elegancko. Jeszcze coś? Jakiś mordonik? Deo. No dobra. Niech będzie, że Devo też ubijemy. Dobra. No nie, jeszcze coś. No jeszcze coś, patrzcie, no. Teraz wszystko do misji. O! Zone-hitowałem Mordona. Może dlatego, że pet go troszkę podbił. Dobra. Dobra, ja się kieruję już w stronę tej drugiej mapy. Po drodze nie odpuścimy nikomu. Misja to misja. Ile nam tu zostało? Niedużo. 11 Mordonów, 19 Simonów i 15 Lordaki. Ja trochę słabo, nie? Trochę słabo z tym. 5000 Uridium resetuje ci postęp. Jeśli to tak działa jak myślę, to... To jest nastawione tylko i wyłącznie pod to, żeby się lać, 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 lać i jeszcze raz lać na PvP. My tutaj sobie sprytnie zrobimy. Byśmy mogli 10 razy odebrać tam pierwszą nagrodę, no to myślę, że chociaż raz by nam wpadła to RSB, a tyle amunicji by tamtych wpadło, że dość spokój. Tutaj ona powinna być potem, nie? To jeszcze jakby siadło, że ta amunicja będzie razy tam na przykład 6,5, to grubo. No gorzej jakby nawet z grupy nie wyszli. Ale to jest takie 50-50, nie? No bo... A nie, czekajcie. Jak z grupy nie wyszli? No muszą wyjść z grupy. Przecież. Muszą wyjść z grupy. To ile tam tych drużyn było? To może muszą jeszcze jeden etap przejść. Może tam jest 1/8 finału. No może tak być. Przecież no, jak mogą z grupy nie wyjść? Ktoś musi z tej grupy wyjść. Dwie drużyny, nie? To potem muszą jeszcze pewnie jeden etap pokonać i dopiero wtedy się liczy, że ta amunicja jest razy 4. Ej. Co ja kłopoty nagadałem? Z grupy nie wyjść nikt. No chyba, żeby wszyscy się pocieli, no to tak. Albo pojechali do domu wcześniej. Nie, łatwe te mistrzostwa, jadę do domu. Dobra. No to muszą dojść do ćwierćfinału. Wtedy już ta amunicja jest razy 4. I wtedy już można fajnie bić przeciwko alienkom. No, zainwestowane 15 tysięcy tej biały. A można jej dostać tam... Ile tam było tego? Zaraz zobaczymy. 10 tysięcy razy no nie, z 15. No to 10 razy tyle, nie? 10 razy tyle, ile zainwestowane. Jakbyśmy porobili tę misję. Tak? Fajnie. No jakby oczywiście siadło RSB 75 tysięcy, no to elegancko. No to jedna sprawa, a druga sprawa to... Zobaczymy, czy ten boosterek zadziała na to. No ale nie, no powinien, no nie. Tutaj sobie siary nie róbmy. Czemu miałby nie zadziałać? Dobra, zostały nam najprostsze rzeczy, Lordakie i Simony. Dobra, bo jesteśmy już bardzo blisko. To byś sobie odebrał. Otrzymałeś powielacz, spoko. Otrzymałeś powielacz, elegancko. Rozwalamy Lordakie. Jedna Lordakia nam została. Upewnię się, że... W ogóle piłka jest w trakcie?
Tutaj jest, dobra, boosterki. Słaby razy dwa. Może gdzieś go powinienem aktywować jeszcze. Nie. Czy ja go powinienem jeszcze gdzieś aktywować? Teraz jest pytanie. Otrzymałeś booster, nie? Ale... A nie, czekaj, jest tu! Dobra. Jest. Wzmocniasz... Plus 50%? Czemu plus 50%? A tam było napisane, że razy 2. W ogóle mogą być jeszcze jakieś inne, widzicie? Ten tylko daje plus 50%. Dobra. No ale dostałem to 7,5, dobra. Ale mi się wydawało, że jest razy 2. Dwa razy z was jeszcze... Może to chodzi, że 2 godziny? Dobra, kij z nimi. W ogóle na PGP teraz się dzieje. Dobra, dostałem 7,5 tysiąca, dobra. Mamy 7,5 tysiąca. Moglibyśmy jeszcze od razu tam po kolejną misję polecieć. Co my tu mamy teraz, tak? Tutaj. No i co? Muszę odebrać laser. Widzicie to? No może nie chcę laser odebrać. No ale lipa. A tu jeszcze olej jest po drodze. Za 10 tysięcy. A tu już lepiej, nie? Niż taką elektróreczkę. Nie. Nie mogę odebrać poprzedniej nagrody, słabo. Dobra, wyrządź szkody. Dobra, to ogarniemy to. Chyba teraz powinienem się pilnować z Uridium, nie? Żeby nie zrobić sobie kuku. Dobra, to te szkody ogarniemy na tym jednym już. Bez żadnej spiny. Nie wiem, coś z tym 5000 Iridium, to ja nie wiem co. No nie widzę, żeby tu był jakiś pasek ładowania, czegokolwiek. Zaraz zabierzemy ci całe twoje punkty. Ale jak mi zabiorą, ale się zdenerwuję. To będzie insta koniec odcinka. Dobra, no to... to mamy, powiedzmy, zrobioną misję kolejną. 8250. Co my tutaj mamy dalej na alienki? No to też łatwe, nie? 20 streamerów. O, tu jeszcze. To. To koniecznie. Koniecznie. Bo z Cibelon jedziemy. On chyba ma 800 tysięcy, więc jak zabijemy dwa takie, to będzie już git. Dobra, może go z trójeczki po prostu pociągniemy. Będzie trochę szybciej. Mi się wydaje, że ma 800 tysięcy właśnie hapsów. Jak zabijemy dwa, będzie akurat. Dużo Iridium za niego nie ma. Więc spoko luz. Nie wiem, może polecę na PvP, na jakieś dewicy czy coś. Zobaczę, czy dam radę zebrać te skrzynki zniszczenia. Trzeba ich zebrać 5. Już trochę długo nagrywamy. O, zadałem nawet 950. Ciekawe, czemu aż tyle. No dobra, niech będzie, że tyle zadałem. Oj, ta bojka to tak przypadkiem. To mogę go śmiało z kamikadze pociągnąć. No i już elegancko będzie zrobione kolejne. No to co?
To lecimy dalej. Dostanę 2000 punktów. Ej, czekaj. Czy ja się nie wkopałem? Ile tu jest tych zer? Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Aaa, widzisz, 15 milionów. To Lipton. To Lipton. Co ma tak zarąbiście dużo HP? Jaki alienek? Kubiki to będę srogo zostawał tyje. Srogo urkę. Chyba te powinienem mieć dalej. Po prostu bossy. Dlatego tyle punktów za to jest, nie? Nie, to już białe uruchomię. Białe RSB. Się bawić nie będziemy z nimi. Macie spokój. Albo mam misję jeszcze? Mam. Mam misję, żeby jeszcze dwa Uber Sibelony ubić na tej mapce. Na 4-5. Może to bym zrobił. No. Tylko że zaraz pół godziny minie. Więc podzielimy to na dwa odcinki. Po prostu. Po prostu podzielimy na dwa odcinki. Dobra, no to tak to sobie załatwimy, myślę. Bijąc te bossy. Ewentualnie te uberki. Teraz sobie zobaczę, ile mi tam brakuje. Tych uberów dwa. Dwa ubery. A tam też do tej misji też brakuje ubery. A ubery będą miały dwa razy więcej. Ubery będą miały dwa razy więcej hapsów. No ale też pewnie będzie ciężej je znaleźć. No ale z drugiej strony do misji mi się zaliczą. Dobra. Jak już tak bijemy, to mu pomogę. Pójdzie na niego, a na mnie pójdą obrażenia. Się boję tego, że mi to skasuje za 5000 iridium. No. No boję się po prostu. Może nie zrozumiałem czegoś, no ale jest napisane, że okno postępu zostanie zresetowane po uzyskaniu 5000 jednostek iridium. I kurna, tego nie rozumiem. Nie, może ktoś to rozumie, to mi wytłumaczy. Na to liczę, generalnie, na to liczę. No i co, dopiero 1/3 załatwiłem tego. Oj, trochę się z tym poużeramy. Z tą misją. Trochę się z nią poużeramy. No generalnie taki plan był, nie, żeby dzisiaj przynajmniej na tym odcinku porobić tę misję. No ale myślałem, że to trochę szybciej pójdzie. To jednak jest. Ale kurczę, czekajcie, no jest misja. Jest misja, żeby zabić 80 kubików, no. No to chyba z jakiejś uridium się za nie dostanie, nie? Na pewno to będzie 5000. Co, robi się tą misję mając puste okienko postępu, się ją kończy i dopiero się wtedy ma te punkciory. Dobra, to sobie bij go, ja sobie ubiję to. Nie wiem, sam nie wiem. My jesteśmy ledwo w połowie, powiem wam. A tutaj trzeba kończyć. No, niestety. Troszkę już sobie pograliśmy. Ciekawe, czy z tego kamyka wyjdzie jakieś. Średnio z tymi obrażeniami. Dobra, ale tam dużo tego iridium nie zarobiłem dzisiaj, nie? Tyle.
Chyba jako kolejną misję po prostu wezmę. Po prostu wezmę sobie te zbieranie skrzynek na tej mapie. Skrzynek zniszczenia. Nie wiem, no popolowałbym sobie na nie. Oczywiście ja za bardzo to bić się nie chcę. Po prostu bym sobie właśnie spróbował te skrzynki złapać. $8 milionów na 15. No co? To już sobie dokończymy w następnym odcinku, co? Już tak pół godzinki minęło. Tak co zrobimy? Dokończymy sobie to w następnym odcinku i sobie spróbujemy jeszcze na piłeczkę polecieć. Na piłeczce coś złapać, skrzyneczki, nie wiem, cokolwiek. No pewnie w następnym odcinku zaczniemy od przybycia na mapę 4-5. Na tej mapie 4-5 sobie ubijemy te dwa Cybelony, Uber. To będzie najprościej. Ubiję sobie te dwa Uber Cybelony. Do tamtej misji się zaliczą. Tutaj dużo obrażeń wskoczy. Tam za każdego będzie prawie 2 miliony. To akurat całkiem sporo. Dobra, to tak zrobimy. Więc w tym odcinku już się trzymajcie. No i oczywiście już do zobaczenia niedługo w następnym. Oczywiście sesja mi goni, ale tutaj Starcovery te dwa odcinki padły. Trzymajcie się, do następnego.